Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na środę, jedność Kościoła. Kościół przedstawiony jako wywołani przez Boga, lud Boży, ciało Chrystusa i świątynia Ducha Świętego jest przygotowany do służby i misji. Jedność jest niezbędna w Kościele, gdyż bez niej nie może on skutecznie wypełniać swojej misji. Nic dziwnego, że Syn Boży pod koniec swojej ziemskiej misji podkreślał kwestię jedności swych wyznawców. Jezus modlił się o jedność swojego Kościoła. Ewangelia Jana, 17 rozdział i werset 21-22. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Paweł wzywał wiernych do jedności. List do Rzymian, 15 rozdział i werset 5-6. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Jak mamy rozumieć jedność wyrażoną w tych wersetach? Co oznacza ta jedność? Jedność, o którą modlił się Zbawiciel i do której wzywał wierzących apostoł Paweł, z pewnością obejmuje jedność uczuć, myśli, działań i jeszcze znacznie więcej. Nie jest to zgoda, jaką osiąga się za pomocą odpowiednich zabiegów społecznych, dyplomatycznego zarządzania czy politycznej gry. Jest to dar udzielany wierzącemu przez mieszkającego w nich Chrystusa i podtrzymywany przez moc Boga Ojca. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 10 wiersz. Pierwszy list do Koryntian. 10 rozdział, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 10 werset. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. I teraz drugi Korynt, rozdział 13 i werset 11. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Jak możemy osiągnąć to, o czym apostoł wzywa w tych słowach? Nie ma wątpliwości co do tego, że wszyscy różnimy się między sobą i mamy różne poglądy na wiele spraw. Poglądy, które czasami utrudniają zachowanie jedności. Choć stres i napięcia są nieuchronne w każdym poziomie funkcjonowania Kościoła, wszyscy powinniśmy zachowywać postawę pokory, wyrzeczenia się siebie oraz pragnąć dobra większego niż nasze osobiste dobra. Wiele podziałów powstaje wskutek egoizmu, pychy oraz pragnienia wywyższania siebie i swoich poglądów ponad innych ludzi i ich przekonania. Nikt z nas nie wie wszystkiego ani nie jest nieomylny. Bez względu na to, jakie nieuniknione różnice i rozbieżności się rysują, jeśli wszyscy codziennie będziemy nieść swój krzyż, codziennie będziemy umierać dla egoizmu i codziennie będziemy pragnąć nie własnego dobra, ale dobrego innych i Kościoła jako całości, wówczas wiele problemów, z jakimi się zmagamy
jakie hamują Boże działanie, po prostu zniknie. Krótko mówiąc, jedność zaczyna się od każdego z nas osobna jako naśladowców Chrystusa, nie tylko zmienia, ale naśladowców w życiu pełnym ofiarności oraz oddanym sprawie i dobru bliźnich. Dziękuję bardzo.